zawodników, którzy tam byli z tej Kol. Idziesz! Ej! Co to jest? Dawaj! Domek, daj! Obecny był prezes Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej, pan Maciej Mateńko. Panie trenerze, obiektywnie jak ocenia pan ten mecz? No, był to taki typowy mecz walki. Wiadomo, że bardzo wysoka stawka tego spotkania. Niewiele sytuacji bramkowych, dużo determinacji, dużo ambicji z obu stron. No i zadecydowała tylko jedna akcja tak naprawdę. Jak ocenia pan poziom czołówki czwartej ligi? No ja obserwuję bardzo uważnie rozgrywki, zresztą na wszystkich szczeblach, ale dzięki magazynowi Kipsa czwartej ligi te rozgrywki śledzę bardzo dokładnie. No i dziś spotkały się zdecydowanie dwie najlepsze i najrówniej grające drużyny w tej lidze, więc po tym, ile bramek pada, jak wyglądają te spotkania, no to jestem bardzo zadowolony. Chyba jeszcze nigdy nie mieliśmy tak silnej czwartej ligi jak w tym roku. Nie szkoda, że tylko jedna drużyna może wejść? No bardzo szkoda, patrząc na te zespoły, które dzisiaj się spotkały, to dla naszego województwa dobrze by było, żeby takie dwa zespoły nas reprezentowały w klasie wyższej. No niestety, z każdego województwa może awansować tylko jeden zespół. Rozmawiamy dla serwisu internetowego Floty, może tak z dwa słowa o naszej drużynie, o Flocie. No, znam wielu zawodników tutaj grających obecnie we Flocie, bo miałem przyjemność pracować m.in. z Krystianem Pedą, czy napastnik Iskra, świetny zawodnik. Dzisiaj akurat nie miał sytuacji bramkowych, ale to jest taka mieszanka młodości i doświadczenia, bo są też młodzi wychowankowie. Ja liczę na to, że Flota będzie się racjonalnie odbudowywać, to znaczy oparta będzie w przyszłości w większości na własnych wychowankach, bo świetnie też pracuje w tej chwili Akademia, która w Świnoujściu szkoli młodzież i mam nadzieję, że ta silna flota to dopiero będzie za te kilka lat, że będziemy mieli znowu flotę na poziomie pierwszej ligi. Są jeszcze takie drużyny jak Gwardia Koszalin, Dąb Dębno. Tak, ale myślę, że tutaj te dwa zespoły dzisiaj pokazały najrówniejszą formę w przekroju całego sezonu. Gwardia w tej chwili złapała wysoką formę, wygrywa wysoko spotkania, ale myślę, że do końca awans będzie się rozgrywał pomiędzy właśnie Winetą i Flotą. Co zdecydowało pana zdaniem o dzisiejszym zwycięstwie Winety? No, doświadczenie niewiady, tak? To jest zawodnik, który były zawodnik Floty Świnoujście i drugi raz Flotę Świnoujście, można powiedzieć, ukarał, tak? Bo i w meczu w Świnoujściu zdobył bramkę i dzisiaj po raz kolejny oddał piękny strzał, no i to doświadczenie widać procentuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.